And tear Dzień dobry kochani, schemat stron, szybki, nieskomplikowany, bardziej ozdoba niż, to znaczy strona, ale ozdobiona w specyficzny sposób. To jest jak zawsze nasza strona, patrzę czy jesteśmy, o to jest nasza strona albumu. I teraz moi drodzy, zrobimy sobie taki bardzo prosty mechanizm, który będzie bardziej taką ozdobą i też interaktywnie będzie mogła sobie to... Dalej mam dwa kolory, gdyby ktoś pytał. Boli. Dalej matkę jedyną się pokupiłam. Jeżeli chodzi o tę stronę, którą sobie dzisiaj wykonamy, jest bardzo prosta, nieskomplikowana. Przyrząd, który nam przybędzie, żeby ją wykonać, to jest cyrkiel. Przyznaję, że kupiłam specjalnie. Nie miałam. To jest nasza strona bazowa, tak jakby... ponieważ ja zazwyczaj robię albumy, że się stronę robię oddzielnie i dopiero później wklejam ją na bazę. Ja tak robię. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że gdybym robiła jakby na bazie, to jest przykręcanie, zaglądanie, palcowanie. A jak jest baza jeszcze biała do tego, to w ogóle jest przekleństwo. Dlatego staram się w większości przypadków robić osobno taką bazę, taką jakby wklejkę, ja na to mówię wklejka, taką wklejkę, może być i tak, taką wklejkę i wklejam ją sobie do albumu już gotową, zrobioną. I teraz powiem wam tak, że ja tu już mam mechanizm wykonany, ale my sobie go zrobimy raz jeszcze. I teraz tak, moi drodzy, we wklejce, i ja to zrobię zupełnie, powiem wam szczerze, jakby jak to powiedzieć, na oko, na moje oko, dobra. Nie, ja wam pokażę mechanizm, później sobie go spróbujemy wmieścić w kartkę naszą, wklejkę. Dobra, pokroiłam sobie, zupełnie nie zdając sobie sprawy, pokroiłam sobie kartkę. Teraz tak, moi drodzy. To będzie nasza karta. My potrzebujemy jeszcze jedną, taką potrzebuję, muszę wstać, moi drodzy. Muszę wstać. O, jest, mam, coś znalazłam. Dobra, my sobie to dokroimy. Potrzebujemy tak jakby już części ozdobnej i części jakby podstawowej. Ta podstawowa niekoniecznie tu jest potrzebna. Nie, nie jest potrzebna. Dobra, nie będę kombinować jak kuń. 10 szerokości sobie pasek wytniemy. 10 szerokości. Będę, powiem szczerze, tak trochę improwizować, bo wcale niekoniecznie bardzo się przygotowałam. Wykonałam sobie tylko mechanizm, żeby się upewnić, że ja go potrafię zrobić, bo mam go w głowie. Nie szukałam, że tak powiem... O, moja pralka teraz mi śpiewa. Nie szukałam, że tak powiem, na internecie 100% upewnienia się, czy dobrze myślę. Ja często, gęsto właśnie tak jest ze mną, że gdzieś tam kiedyś coś zobaczyłam, zakodowałam, ponieważ ja codziennie muszę wykonywać treningi głowy, znaczy pamięci, w sensie muszę trenować pamięć ze względu na swoją chorobę. Więc ja bardzo często te obrazy mam w głowie, ja pamiętam, jak się to wykonuje, ale muszę to jakby sobie wyciągać tam gdzieś z pokładów pamięci. Staram się nie zaglądać z powrotem gdzieś tam, nawet powiem wam, nie zapisuję sobie gdzieś tam, że widziałam coś takiego. Ja to zapisuję wszystko w głowie, ja muszę to pamiętać, bo na tym polega też mój trening mojej pamięci. Dobra, moi drodzy,
potrzebujemy sobie zrobić, moi kochani, dziureczkę tu, my sobie to wymierzymy. Dziureczkę tu potrzebujemy sobie zrobić mniej więcej na wysokości 2 cm od góry zaczniemy, czyli gdzieś 2 cm plus środek. Tak, 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 czekajcie, mniej więcej. Dobra, tu sobie uznam za środek, później zaraz zobaczycie dlaczego. I cyrkielkiem zrobimy sobie kółeczko na odległość średnicy centymetra, czyli 2-centymetrowe kółeczko musi nam wyjść. 2-centymetrowe, nawet 2 cm i jakiś tam milimetr, powiem wam szczerze. O, tak sobie zaznaczę, dobra. Możecie sobie rysować po tym, bo tego nie będzie widać. Tu potrzebujemy sobie kółeczko i my sobie to kółeczko już wytniemy. Ja to przecinam sobie na pół, jeszcze raz na pół. Jakoś nie umiem nożyczkami się wstrzeliwać w te kółka. Możecie wykrojnikiem sobie to zrobić, takie kółko. Ja nie umiem nożyczkami się wstrzeliwać, bo zawsze gdzieś tam mi ten, porozrywam ten papier, nieładnie to wygląda, więc sobie robię gwiazdę betlejemską i wykrawam, widzicie. To będzie schowane, tego nie będzie widać, więc bądźmy szczerzy, też się nie starajcie być jacyś mega dokładni. Pozwalam wam być niedbałym w wykonaniu w tym momencie. To nie jest istotne, jak to będzie wyglądało. I oczywiście będziemy rozmawiać, jak rozbudować później tą stronę. Interaktywnie wycięliśmy sobie. I teraz tak. Kółeczko mamy o średnicy 2 cm wycięte w naszej jakby bazie. A teraz musimy wyciąć sobie w równie sztywnym papierze, żeby był sztywny, kółeczko o rozmiarach, moi drodzy, 2 cm, czyli 4 cm średnicy ma. Może być 1,5 cm, że na te 3. Musi być w każdym razie dużo, dużo większe. Te pół raza większe od tego kółka. W razie czego sobie dotnę, ale ja mam takie 2-centymetrowe, czyli 4 cm średnicy. Tak. Możecie to wykrojnikami, chcecie, macie maszynkę, macie ochotę, możecie to wykrojnikami te kółka sobie powycinać. Aha, przepraszam was bardzo. I w środku robimy jeszcze jedno kółko. Matko, znowu zapomniałam. Na ten centymetr. Jeszcze jedno kółeczko na centymetr. Matko zjechała. Kółko na centymetr. Nie kupiłam najlepszego wydania tego cyrkla. No, nie z najlepszym wydaniem. Ale dobra, wytnę sobie to kółko. Takie rysujemy takie podwójne kółeczko. Póki co wycinamy tylko zewnętrzne. Sztywny ten papier. Mówię, jak ja bym w nim zaczęła wycinać tak od środka, to cały by spękał. Ja znam siebie i swoje możliwości. Też nie musi być mega równe to kółko, żebyście się, wiecie, nie wysilali. I teraz tu sobie rysujemy takie języki. Koło ratunkowe robimy z tego. Koło ratunkowe sobie robimy. Tego też nie będzie widać, więc też się zbytnio nie przejmujcie. Rysujemy sobie coś takiego i nacinamy do środkowego kółka. Raz, dwa, trzy i cztery. I teraz dwie części przeciwległe, jakby zaginamy sobie tak trochę, o, coś takiego. Znowu zaginamy i mamy dwie takie części zagięte, bo musimy wsadzić sobie to w tą dziureczkę tu i od spodu ładnie wyprostować.
wezmę kość i sobie wyprostuję. Ładnie. Dlatego potrzebny jest nam sztywny papier, żeby on się tu utrzymał. I teraz, moi drodzy, troszeczkę sobie odegnę to. I teraz powstaje nam taki mechanizm. I my sobie do tego mechanizmu, moi drodzy, kleimy. Trochę za dużo mi się chlapło. Ach, matuchno, karteczko jakaś, chodź uratuj mnie, bo mi się chlapło klejem. Dajemy troszeczkę kleju sobie tu i na ten drugi. I przyklejamy sobie naszą kartkę, która będzie matą na zdjęcie. Albo będzie zdjęciem, albo będzie matą na zdjęcie i zaraz Wam pokażę. No, to jest też świetna alternatywa do dużych albumów. To jest też alternatywa, że jak się ma właśnie duży album, zrobić taką przesuwną stronę, zaraz Wam pokażę, zrobić taką przesuwną stronę. No, złapię. Wiecie, że to jest pijak ten. Ten papier to jest pijak. Wtedy możecie sobie dobudować dodatkowe maty. Zaraz sobie tu. O, bo tu już mam ten mechanizm zrobiony. Widzicie? Tu możecie mieć jakieś zdjęcie, jak jest większe, to możecie mieć zdjęcie, że dodatkowo klapkę odsłonicie sobie, możecie tam sobie schować kieszonkę z tagami, jakieś informacje mogą być zapisane, może być schowane małe zdjęcie. Tu możecie wykonać sobie, na przykład możecie wykonać, bo nie będę tego ucięła, ramkę, że tu będzie po prostu ramka, jak to wytniecie, już to próbuję. Oczywiście na oko. Pańskie oko konia tuczy w centymetr więcej. No jak, żeby inaczej. Także możecie sobie tu wykonać ramkę, że zdjęcie będzie wkładane tu w tą ramkę. Macie możliwość, to jest taka interaktywna. Możecie zrobić równie dobrze tak i tu będzie zdjęcie schowane. Wielkość maty możecie sobie regulować. Mogą to być dwie równoległe maty. I też właśnie, że odsuniecie sobie jedną. To może być zrobione też wyżej tu. Nie musi być na tyle nisko. W bezpiecznej odległości, ja myślę, że przy sztywnym papierze wystarczy Wam centymetr. Później jak będziecie to wklejać w bazę, dajcie sobie kawałek jakiegoś nawet krótszego papieru, wklejcie tak, żeby zrobiło to dystans. Czy nawet piankę dystansową, taką cieniutką, tak, żeby zrobiło Wam dystans, żebyście przypadkiem sobie tego mechanizmu nie wkleili. I to się całkiem bezpiecznie trzyma, widzicie. Także możecie rozwijać tę stronę na wszystkie sposoby. Ja Wam jeszcze coś pokażę. Gdzieś mi jedno zniknęło. No, Jaćka wzięła. Nie. Oskarżyłam Jaćkę. Bo Jaćka tak wpada mi tu na biurko, to ona potrafi mi tutaj taki miszmasz zrobić. Ostatnio bardzo dużo mówi się też o, to taki lifehack, o narożnikach do zdjęć, właśnie szukacie, żeby kupić. Ja stwierdziłam, że to jest dziwnie drogie. Znaczy relatywnie, jeżeli miałabym cały album tym obkleić, to dziwnie wzrastają koszty, więc stwierdziłam, przecież to nie jest trudne do zrobienia. I zrobiłam sobie te narożniki sama, po prostu z paska papieru. Ten pasek papieru ma akurat 2 cm, ja Wam przy okazji tej strony. On, widzicie, on będzie idealnie pasował, one będą idealnie pasowały, żeby na przykład wkleić sobie taką ramkę, że to zdjęcie jeszcze tu. O, zobaczcie. Że zdjęcie Wam tu spokojnie wejdzie. To tak przy okazji, żebyście nie mieli zanud. No i widzicie, mam zrobione, nie wiem, czy mi to wejdzie tu. Nie, to jest troszeczkę za szerokie. Więc myślę, co Wam, jak Wam to pokazać, że to. Proszę bardzo, i możecie zdjęcie sobie wtedy. Nie wkleiłam tych zresztą. To ja Wam będę mówić, sami widzieliście, że nie wkleiłam, tylko włożyłam. Jakbym je wkleiła, to
fajnie by to siadło. Czekajcie, już prawie mam, prawie mam, prawie mam. O. Takie narożniczki możecie sobie zrobić sami. Widzicie, już jest zdjęcie włożone wtedy. Nie są wklejone te narożniki, dlatego one będą teraz dziwnie się zachowywały. Ale ja wam szybko pokażę, jak się takie narożniki robi. To jest moja propozycja strony. Mam dwucentymetrowy. Zrobimy dwucentymetrowy pasek papieru. Ja to nawet, powiem wam szczerze, przyozdabiałam już dziurkaczem i wychodziły nawet całkiem dziurkacz brzegowy, i tylko dobrze wymierzyć wzór. 2 cm szerokości ma pasek i teraz, moi drodzy, zginamy sobie. Na macie to jest najlepiej. Ten papier jest bardzo sztywny i nie pracuje się na nim jakoś, chyba będzie za mało. Spróbujemy, chyba za mało zostawiłam sobie tu z tej strony. Ale spróbujemy, dobra? Tak, żeby wam pokazać, jak... Nie, będzie w miarę ok. I tak dotnę, i tak dotnę. I tu równiutko sobie dokładamy. Ja robiłam mniejsze, chyba z 1,5 cm i z centymetrowych też mogą być. Ja sobie to później tu docinam. Oczywiście tak prosto, jak tylko się da. Rogi sobie tu można dociąć. I ja sobie to skleiłam kawałkiem taśmy dwustronnie klejącej. I to jest cały pic z tymi narożnikami. Także nie wygłupiajcie się. To jest cały. A ja jeszcze dodatkowo... Czekajcie, gdzie te narożniki? Gdzie ja to włożę? Tu. Ja dodatkowo zrobiłam sobie te zaokrąglenia. Pokażę wam, jakim dziurkaczem. Muszę go teraz odszukać. Tym dziurkaczem do kopert i zrobimy sobie, i wtedy mi tu wyjdzie ten. Ale póki co, to widzicie, można sobie taki zrobić. Chociaż taki jest też fajny, w zależności od jakiego, z jakiego papieru to zrobicie. A my sobie zrobimy jeszcze raz takie coś. Najlepiej jest na macie, bo zachowacie wtedy fajnie ten kąt prosty, nie musicie się martwić. Raz. Ten papier, którego ja aktualnie to robię, jest bardzo oporny, jest gruby, to jest chyba 250, taka. Ach. I otwieramy sobie to. Ja starałam się mniej więcej wymierzyć środek, tak żeby, tu jest taki napis notch i te T to akurat tak wychodzi w środek, wiecie? O! Mniej więcej. I to jest wszystko, zobaczcie. To jest dwucentymetrowego, możecie zrobić z mniejszej szerokości, na przykład centymetrowej lub 1,5 cm wychodzą o wiele mniejsze. Także to jest moja propozycja schematu stron. Tak mówię z tymi bolącymi palcami. Mówię, szybko wam coś zrobię i wam zapodam, bo ostatnio nie było schematu stron. To jest mechanizm, który możecie wykorzystać jak i w kartkach okolicznościowych, tak i w albumie. Nikt wam nie zabroni. Tak jak możecie albo zrobić ramkę, albo zrobić sobie takie narożniki i do tego tu podszczepić zdjęcie. Myślę, że też nie byłoby głupim pomysłem wkleić takich mechanizm na mechanizm, na przykład, że dwa zdjęcia z jednej i z drugiej strony można tu zrobić z boku, że tak będzie się otwierało, że to jakby to, czekajcie, o, jakby to było to w ten sposób, o. To w ten sposób, tak otwierane. Także to już wam zostawiam, sam mechanizm widzieliście, jest mega prosty do zrobienia, możecie sobie go później komponować. Jak wam się żywnie podoba narożniki, jako smaczek dodaję. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wtedy będę miała
dwie ręce zrobione, ale kroi się tak, że chyba najprawdopodobniej będę musiała zrezygnować na jakiś dłuższy czas z paznokci. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, pa, pa.